Czy nad Binance'em zbierają się czarne chmury, mówi się o coraz większych problemach największej giełdy na świecie. Przeanalizujemy sobie sytuację i pomyślimy, co może się tutaj wydarzyć. Mamy ciężkie czasy na rynku kryptowalut i o tym, że i Vitalik, a więc CEO Ethereum po raz kolejny sprzedaje dużą ilość Ethereum, w jaki sposób może wpłynąć to na cenę. Mamy sporo informacji z rynku, mamy sporo informacji z naszych projektów. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Mamy już środek tygodnia, więc środę 23 sierpnia, a my szybko i sprawnie lecimy z tematyką kryptowalut. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek. Dzięki temu jesteś na bieżąco. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, co robię, zawsze podziel się komentarzem, zostaw łapkę w górę. No i standardowo przypominam, że wszystko co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Oczywiście dla osób lubiących kryptociuchy zapraszam do krypto. Sklepu. już niedługo pojawią się czapki z daszkiem oczywiście z motywem bitcoina w trzech modelach wiele osób pytało także tutaj wychodzimy również gdzieś tam na wasze oczekiwania jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy oczywiście krypto ekipa szykuje się na eventy przed nami ETH Warsaw, przed nami oczywiście Kryptosphere we Wrocławiu no i koniec roku MBX a więc Berlin wszystkie linki do biletów z rabatami macie oczywiście na naszej stronie kryptoekipa.pl jeżeli chodzi jeszcze o parafialkę, dzisiaj o 13:00 widzimy się na Twitterze, na Space'ie. Będzie bardzo ciekawie temat airdropów. Porozmawiamy sobie z osobami, które siedzą na rynku airdropów parę lat. Czy warto to jeszcze robić? Jakie airdropy udało się gdzieś tam odebrać i które airdropy mogą przyjść do nas w pierwszej kolejności i oczywiście na których tematach warto skupić się bardziej dlatego, że jest tego bardzo dużo. Moim zdaniem będzie mega ciekawie. Link oczywiście macie na moim Twitterze, no i na Twitterze wleciała nowa seria, a więc na Twitterze, oddzielnie od YouTube'a robię Wam codziennie rano takie szybkie kryptoniusy, więc też warto wpadać. Wczoraj słuchajcie robiliśmy nagrywkę z Pro która przeprowadziła audyt dla projektu Radiant, a więc projekt, który dla mnie jest bardzo ważny to jest dzik w moim portfelu pod przyszłą hossę, no i oczywiście Spartadex a więc projekt, który interesuje również wiele osób, zapraszam wszystkich, materiał jest na YouTube, zobaczcie jak wypadły oba projekty, mają po dwa raporty, raporty gdzieś tam raport numer jeden ze standardowymi założeniami, i raport numer dwa w, obecnie, w obecnej sytuacji rynkowej. Także myślę, że ta rozmowa była bardzo ciekawa. Sprawdźcie jak wypadły oba projekty i kto, który z tych projektów zgodnie z tymi podstawowymi wytycznymi ma oczywiście lepszą tokenomię Zaglądamy się na indeks Firent Grid ano dlatego, że rynek jest znowu w strachu. Dużo nie trzeba, żeby rynek był w strachu. Przypominam, że fundamentalnie mieliśmy wcześniej dużo więcej jakichś tam ataków, złych wydarzeń ale mimo to cena się utrzymała dość dobrze, Bitcoin sobie sobie nieźle poradził i byliśmy gdzieś tam na neutralnym i na gruncie chciwości teraz jest oczywiście strach Bitcoin spada, alty lecą mamy informacje o problemach Binance, o których będziemy rozmawiać dla mnie to oczywiście jest czas zakupów tak jak mówiłem Wam ostatnio, bardzo duża ilość Ethera i Bitcoina doładowana jeżeli chodzi o te proporcje tak jak wspominałem 70% do 30 na korzyść Ethereum. Więcej Etera niż Bitcoina uzupełniłem i dzisiaj też wleciał, słuchajcie, jeden nowy altcoin. Jeżeli zajrzymy sobie na coin Gecko, Bitcoin broni tych 26 tysięcy. Byliśmy przez chwilę poniżej, a Ether kosztuje 1643. Jeżeli chodzi o altcoiny, za dużo tutaj się nie dzieje. E Optymizm jest cały czas w dobrej cenie. Ja pamiętam, że moje pierwsze wejście na optymizma było na poziomie 1,45 albo 1,49. Obecnie cena 1,56. i Injective, a więc też projekt, który łapie fajne zasięgi, dobrze sobie radzi. Torchain fajnie wrócił. To jest również pozycja, którą posiadam jeszcze z poprzedniej hossy. Baga 10% sobie zostawiłem o tym, dlaczego zostawiać warto takie bagi, było w moich wcześniejszych filmach. Także jeżeli nie widzieliście, zapraszam, żeby wrócić do kryptomyśli. Ten nowy game, oczywiście, to jest pozycja, która jest ze mną na mojej liście wiele, wiele miesięcy. Trafiła ona na moją listę gemów na początku, jak tą listę robiłem. Jest to projekt Realio, a więc Rio, to jest projekt z tego trendu Real World Asset, a więc gdzieś tam realne asety zabezpieczone. Jeżeli chodzi o mnie, ostatnio gdzieś tam nie kupowałem w ogóle małych pozycji, nie dokupowałem altcoinów, dlatego że uważam, że ciągle najlepszy czas na zakup może być przed nami. Natomiast tak jak mówię, ostatnio udało się też trochę ugrać kapitału, więc sobie tutaj pierwsze takie wejście, jeżeli chodzi o mój portfel zrobiłem, cena jest 19, no prawie 20 słuchajcie centów, jesteśmy 96% poniżej ATH i jeżeli sobie popatrzymy na wykresy no to jesteśmy gdzieś tutaj dość nisko tak jak mówię, gdzieś tam obserwowałem projekt powyżej tych 20 centów to nie był dla mnie dobry czas na kupowanie oczywiście najgłośniej o projekcie standardowo było wtedy, kiedy przebił 30 ale tutaj oczywiście macie link do mojego portfolio, więc taki pierwszy zakup wszedł oczywiście do portfolia gemów i tej pozycji na dzień dzisiejszy nie rozgrywam jeszcze na dwóch koszykach, czyli na razie poszedł mały zakup. Jeżeli będziemy mieli większe spadki, załaduję tutaj większy kapitał. Tak jak wiecie, ta strategia dwóch koszyków jest mi bardzo bliska. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, wczoraj pisałem Wam trochę o odpowiedzialności. Myślę, że warto zajrzeć na mojego Twittera, a właściwie na mojego X-a i zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. Wydaje mi się, że przed hostą warto poukładać swoją głowę i tak jak uczymy się odpowiedzialności w życiu, dojrzewamy do tej odpowiedzialności, tak odpowiedzialność na rynku krypto jest bardzo ważna. Jeżeli interesuje Was, w jaki sposób ja do tej odpowiedzialności dojrzałem i jak traktuję informacje i filmy z świata krypto, info od influencerów, youtuberów, no to wszystko macie w tym wpisie. Myślę, że warto w tym, z tym się zapoznać. Oczywiście jest głośno wokół Binance'a, jest to numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o giełdy. No i słuchajcie. Poszła informacja, że giełda Binance wstrzymała przelewy. Przypominam, że rozmawiamy tutaj oczywiście o przelewach SEPA, a więc o wypłatach tak naprawdę naszych Eurosów za pomocą giełdy Binance na nasze konto bankowe. No i tutaj oczywiście była głośna dyskusja, że jeden z użytkowników opublikował informację, że miał problem z wyjściem ze swoim euro właśnie przez przelew SEPA z Binance'a. Oficjalny komunikat od Binance'a jest taki, że czas na wypłatę mamy do 20 5 września. Jeżeli chodzi o mnie, dmucham na zimne, nauczony wcześniejszymi doświadczeniami, jak coś złego się dzieje. Oczywiście to, czy gdzieś tam Binance przetrwa, czy nie, jak się zachowa, zobaczymy. Natomiast nie podoba mi się często, coraz częściej działanie cz więc ja tutaj większych środków nie trzymam. Zresztą Binance tutaj nie jest żadnym wyjątkiem. Pamiętajcie, giełda kryptowalut jest po to, żeby kupować i sprzedawać kryptowaluty, a nie trzymać swoje krypto na giełdzie. Natomiast rzeczywiście coś takiego było. Szczerze powiem, będę teraz trochę. Wychodził do fiatów, więc być może sprawdzę, czy rzeczywiście działa to do tej daty, co podali, no ale taki problem się pojawił. Natomiast w kontekście Binance'a, w kontekście tego, co dzieje się z regulatorami, rozmawiamy, tak jak widzicie, nie tylko o problemach Binance'a w Stanach Zjednoczonych, ale również, słuchajcie, w Europie. Jest to sytuacja o tyle niebezpieczna, że życie i rynek nauczyło nas, że jeżeli jakiś CEO dużego projektu czy dużej giełdy chce za wszelką cenę bronić swoich aktywów, Sprzedając inne aktywo, to jest bardzo niebezpieczne dla rynku kryptowalut. Pamiętacie ten czas, kiedy oczywiście Dokłom z Lumy gdzieś tam powiedział publicznie, że w przypadku jak coś złego będzie się działo z ich stablecoinem, będzie bronił tego bitcoinem? Skończyło się to tragicznie. No i teraz oczywiście mamy informację o tym, że. CZ może sprzedawać swoje bitcoiny, żeby bronić kursu BNB. W mojej opinii bardzo słuchajcie, niebezpieczne. Giełda kryptowalut Binance została oskarżona o sprzedaż bitcoina w celu zmniejszenia wartości, właśnie w celu zwiększenia wartości własnej kryptowaluty, a więc BNB. Dużo ludzi zarzuca Binance'owi coraz więcej. Oczywiście, jak jesteś duży, to masz konkurencję i ten hejt też idzie. Czasami idzie hejt sponsorowany od gdzieś tam influ, którzy mają umowę z innymi giełdami. Natomiast tutaj obawy są moim zdaniem uzasadnione. Możemy sobie tylko pomyśleć, co by się stało, gdyby ten kurs byłby ślepo obroniony i tak naprawdę w momencie, kiedy Binance będzie rzucał te bitcoiny, możemy bardzo mocno zanurkować i to jest na pewno jedna z rzeczy, które trzeba obserwować, bo to może doprowadzić do załamania na rynku krypto i do samego spadku bitcoina. Tak jak często rozmawiamy, co się może wydarzyć z Tether'em, jeżeli gdzieś tam byłby rozpegowany, czy z USDC, gdzie uciekaliby ludzie z krypto, i często podawaliśmy, że rzeczywiście mogłoby to umocnić samego bitcoina. Tak tutaj jest to niebezpieczne. BNB to jest dziecko Binance a, CZ. -a, duży, duża jest również użyteczność tego ekosystemu i tokena. Także tutaj trzeba bardzo mocno to obserwować. Więcej poczytacie sobie na kompariku. No i oczywiście poszła informacja, że Vitalik a więc włodarz oczywiście Ethereum wypłaca 1 milion dolarów na giełdę słuchajcie Coinbase to było oczywiście w poniedziałek przeniósł 600 Ethereum wartość 1 milion dolarów właśnie na Coinbase'a no i mamy też informację że poprzednio gdy właśnie Vitalik przeprowadził taką sprzedaż wartą miliony cena Ethera spadła o 13% oczywiście jest to ważna informacja duże sprzedaży powodują spadek krypto Oczywiście duża podaż, mały popyt, tak to wygląda, znamy ten mechanizm, jak to działa. Natomiast e, chciałbym tutaj też wszystkim powiedzieć, że wychodzenie do Fiatów nie jest złe. Ja wiem, że e, gdzieś tam chcielibyśmy funkcjonować mocno w tym rynku krypto, natomiast warto ten portfel mieć podzielony. Oczywiście, e, jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy, to, no, to jest on w momencie kiedy wychodzimy do tych walut fiducjarnych, natomiast pamiętajcie, że rozliczyć możemy się do kwietnia e, właśnie następnego roku, więc na spokojnie, na spokojnie można z powrotem te krypto na przykład odkupić, a więc dywersyfikacja do walut fiducjarnych dla mnie jest bardzo ważna i zresztą myślę, że duzi gracze również tak robią. Lecimy sobie słuchajcie dalej, oczywiście zastanawiamy się o tym, czy na tym rynku są dolary, niektórzy mówią, że na rynku krypto nie ma dolarów, ale jest rozkminka oczywiście o tym, co robi BlackRock, a więc największy, jeden z największych funduszy na świecie i mamy spekulacje na temat tego, że jeden tutaj z adresów właśnie najprawdopodobniej należących właśnie tutaj do BlackRocka od trzech miesięcy skupił 118 tysięcy bitcoinów. Zawsze jest lepiej kupować taniej niż drożej. Często też podchodziliśmy do tych zakupów instytucjonalnych w ten sposób, że wiele osób pokazywało wykresy, że na przykład największe skupy były na poziomie, nie wiem, 23 tysięcy dolarów, 25, wcześniej 30 tysięcy dolarów i często wiele osób wyznaczało właśnie poziom wsparcia w momencie, kiedy na danej wartości były robione przez te instytucje duże zakupy nie pokryło to się, więc rynek idzie po swojemu, ale też taka informacja dla was. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście działamy pod airdropa od Layer Zero mamy, przypominam, praktycznie no potwierdzony, to zależy od interpretacji, moim zdaniem, dostaniemy airdrop od holograf. Myślę, że wiele osób tu działało. Ja działam od trzech miesięcy. No i dzisiaj słuchajcie, o godzinie 18 bodajże czasu polskiego rusza kolejny mint. Tych mintów jest dużo, to nie jest tak, że to jest pierwszy i ostatni. Natomiast to, co ma tej platformie platformie można zrobić to oczywiście mintować te NFT, które oni dają i oczywiście po połączeniu portfela tworzycie swojego NFT, wysyłacie go, robicie deploy na różne sieci i właśnie tutaj potem bridżujecie to z jednej sieci na drugą przy właśnie wykorzystaniu tutaj Layer Zero. Moim zdaniem, jeżeli gdzieś tam wybieracie sobie skrupulatnie te tematy z Layer Zero, to jest na pewno temat, nad którym warto się pochylić. Lecimy do z centralizowanych, oczywiście Bybit, na którym bardzo mocno działamy. Zapraszam wszystkich do naszej ekipy, link macie pod tym materiałem. No i mamy informację, że Bybit przedłuża tutaj okres działania, także jeżeli macie tokeny sparta i chcecie załapać się na tą pulę nagród, można sobie tutaj podziałać. No, i Bybit oczywiście systematycznie dodaje nowe sieci, i mamy informację o tym, że na Bybicie zawitała również właśnie tutaj sieć Arbitrum. Oczywiście na Bybicie jest weryfikacja KYC. Ostatnio również giełda BitGet podała, że trzeba zrobić KYC, a więc tych giełd bez KYC jest coraz mniej. No, i kto tutaj jeszcze nam został z takich giełd, których przynajmniej ja używam? Oczywiście giełda Max Global. Jeżeli nie chcecie robić KYC, chcecie kupować małe pozycje GEMY, to jest. Obecnie dla mnie numer jeden. Od wielu, wielu miesięcy używam tej giełdy. Zawsze tutaj kupuję małe pozycje. Są szybkie listingi, wpłaty, wypłaty. No i nie ma jeszcze KYC. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, również zapraszam. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Chilis Socios. Bardzo cieszy mnie to, że ogłaszają przede wszystkim kolejne projekty, które współpracują z samym Chilizem i będą korzystać oczywiście z Chilis Chaina. Pokazywałem wam ostatnio jeden projekt. Mamy też tutaj informacje o kolejnych projektach, które będą tutaj. Budowane, będą korzystać z tej sieci, są so, to oczywiście projekty związane ze sportem. No i mamy dość ważną informację od samego CEO Aleksandra Dreyfusa, który powiedział, że Fantokemy będą schodzić z sieci BEP20. A więc, tak jak wiecie, ChiliSpo to stworzył własną sieć, żeby ich tokeny, ich fantokeny śmigały na własnej sieci. Tak jak wiecie, Binance również ma kawałek tego tortu, bo od jakiegoś czasu tworzy Fantokemy. Moim zdaniem, rezygnacja z właśnie tutaj. Z Binance Smart Chaina, właśnie z BEP 2.0, jest dobrą informacją i uważam, że należy wzmacniać czyli Chaina. Więc, również tutaj gdzieś tam jestem za tym, że ta informacja, ta informacja wzmocni cały ekosystem za. Przypominam, że na Binance również nie macie sieci Chili's Chain. To również pokazuje, że jest pewnego rodzaju rywalizacja. Natomiast jestem pewien, że samo Chili's ma przygotowaną alternatywę i zobaczymy już niedługo na dużych giełdach możliwość depozytów naszych fantokenów po sieci, właśnie tutaj Chili's Chain. Lecimy sobie, słuchajcie dalej, Kanga. Wprowadza oczywiście opcję peer-to-peer, gdzie możecie bezpośrednio y, od użytkowników sprzedawać i kupować właśnie kryptowaluty, wychodzić do fiatów. Jest to również opcja, która daje możliwość zarabiania. Jeżeli chodzi o te produkty kangi, na pewno zrobię wam materiały i to omówię, ale jest to kolejny produkt, który dokłada kanga. Też, jeżeli jesteście nowi na rynku krypto, chcecie wejść swoimi pierwszymi złotówkami, robiłem o tym materiał, jest na moim kanale, warto z kangi y, skorzystać. Kanga również jest, Naszym partnerem. No i oczywiście trwa kampania na base summer. Czy warto, czy nie warto? Słuchajcie, za dużo tego jest przede wszystkim. i Jest za drogo. Nie wiem, czy jest chociaż jedna osoba w naszej społeczności, która zrobiłaby te wszystkie misje. Ja wszystkie te bardzo tanie mintuję. Drogie, drogie co któryś, tak? Nie jestem tutaj fanatykiem tego. Średnio mi ta kampania przypadła do gustu, czy w ogóle coś z tego będzie. Nie wiem. Natomiast większość NFT-ków jest od coraz dziwniejszych artystów. Ja wiem, że sztuka cyfrowa bardzo mocno się rozwija, ale po co komu to potrzebne? Jak to kiedyś dwie panie powiedziały. Panie a na co nam to potrzebne? Więc ja tutaj absolutnie nie kupuję wszystkiego. Na dzisiaj to by było na tyle. Widzimy się o godzinie 13 na Space. Dzięki za uwagę. Zostaw łapę w górę. Zapraszam oczywiście na mojego Twittera. Tutaj macie informacje na bieżąco. Dużo moich przemyśleń, słuchajcie, macie te newsy, które warto śledzić. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.